Everybody, to ja! Tak, ja! Po 6 miesiącach, za co się bardzo wstydzę i... no i jestem między innymi tu po to, żeby wam wytłumaczyć, dlaczego mnie nie było i dlaczego mnie dalej nie będzie, może nie przez 6 miesięcy, ale dlaczego jednak. Jest godzina... za 15:11 w nocy. Właśnie wróciłam do domu. Akurat dzisiaj wróciłam trochę później niż zwykle, normalnie wracam 22:30. I tak wygląda każdy mój poniedziałek i środa. I teraz dla ludzi kompletnie niezainteresowanych możecie wyłączyć ten filmik, ponieważ będę wam mówić o tym, jak wygląda mój każdy dzień, żebyście mniej więcej mogli sobie zdać sprawę z tego, dlaczego między innymi nie ma filmów. Co poniedziałek i co środę wstaję o godzinie 6:40 rano, czyli o 4:40 polskiego czasu. I zbieram się, ponieważ na 8 mam zajęcia. Pierwsze w firmie. Muszę wyjść z domu o 7:30. Mam zajęcia o godzinie 8 przez półtorej godziny. I potem mam gigantyczne okno do godziny 16:30. I teraz w trakcie tego okna robię bardzo wiele pożytecznych rzeczy. Między innymi chodzę na siłownię lub basen. Ponieważ mam problemy z plecami, zawsze miałam i po prostu muszę trzymać rękę na pulsie i chodzić na basen i ćwiczyć, bo inaczej ogólnie bolą mnie jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Więc po prostu jest to moja rutyna i jest to moja część dnia w tym momencie. I traktuję to jako swego rodzaju obowiązek łamany przez przyjemność. Więc po tych porannych zajęciach jadę na siłownię. Po siłowni muszę dojechać do głównego biura i w głównym biurze przygotowuję się. Więc tak, jeżeli na siłowni jestem około godziny 10, to kończę mniej więcej o godzinie 13 ze zebraniem się, umyciem, umalowaniem i tak dalej, więc koło godziny 13 wychodzę. O godzinie 13:30 mniej więcej jestem w głównym biurze i mam czas do 15:30-15:40, żeby się tam przygotować jeszcze na zajęcia, na dany dzień albo na kolejne dni, albo pokserować coś, co sobie przygotowałam wcześniej, że mam to zrobić i siedzę te 2 godziny i się przygotowuję. Po czym jadę na drugi koniec Moskwy na swój blok zajęć, gdzie mam właśnie nastolatków i dorosłych. I tam w tej takiej szkole, tak zwanej Satellite School, czyli w tej takim jakimś małym oddziale mojej szkoły, siedzę przez 5 godzin, do 21:30 mam zajęcie właśnie z dorosłymi. Kończę, po czym muszę wsiąść w metro. No i 50 minut wracam do domu, tam w mecze 20 minut plus 15 minut na piechotę. Więc o godzinie 22:30 jestem w domu i tak wygląda każdy mój poniedziałek i każda środa. Nie wracam do domu w tej przerwie, ponieważ tak sobie wymyśliłam tą rutynę, że mam te siłownie, mam to przygotowywanie się do zajęć i po prostu jestem na nogach od godziny 6:40 do w sumie północy, no bo zanim się położę, zanim jeszcze coś ogarnę, no to nie ma kiedy myśleć o nagrywaniu na YouTube'a czy nawet o jakichś takich przyjemnościach innego rodzaju. We wtorki i środy wstaję godzinie, we wtorki i czwartki wstaję o godzinie 8:30 i na 10:00 mam jedne zajęcia. Potem mam okno, ale mam nadzieję, że będę mieć nową grupę w tym czasie. Mam okno do godziny 15:30, no to w tym oknie albo jem obiad, albo mam innego ucznia prywatnego, albo się przygotowuję znowu. Więc potem o 15:30 mam takiego jednego bachorka prywatnego, a potem na 18:00 jadę na... kolejne zajęcia i w domu jestem po godzinie 20:30, z czego ogólnie padam. Teraz sprawdziłam, czy się dalej nagrywa. Padam i po prostu też nie mam siły na nic, muszę trochę ćwiczyć też na kręgosłup w domu. Myję się, jem kolację, tak bardzo to interesujące wiem i idę spać. Plus wypadałoby spędzić czas ze swoim własnym mężczyzną, który również wraca bardzo późno do domu. Więc coś tam pogadamy, poglądamy fakty, by wiedzieć, co się w świecie dzieje w Polsce, no i też kompu i spaniu. I tak wygląda wtorek, czwartek. Natomiast w piątki mam też prywatnych swoich uczniów, których znalazłam sama, albo których mam w ramach innych szkół. Więc też w sumie wychodzę, może nie rano, bo tutaj to się zmienia, ale wychodzę gdzieś koło 11:00 i też wracam późno, bo albo idę do głównego biura i się przygotowuję, albo jeszcze może zahaczę jakąś siłownię jeszcze raz. Także ogólnie mam cały tydzień wypchany. A ponieważ jestem na kontrakcie takim, nazwijmy to, godzinowym, czyli według, tak porównując do polskich warunków, to pracuję na umowę zlecenie. Czyli co przeprowadza lekcje, to moje i za to dostanę pieniążki, natomiast jak zachoruję albo wyjadę, to nie mam czegoś takiego jak urlop, po prostu nie zarabiam. Więc staram się zarabiać jak najwięcej, szczególnie, że nie wiem, co dalej ze mną będzie. I ogólnie wiemy na pewno, że wyjeżdżamy w Moskwę w sierpniu, także informacja dla was, wyjeżdżamy z Moskwy w sierpniu, natomiast jeszcze nie wiemy, gdzie dalej, bo to wszystko zależy od pracy mojego mężczyzny i gdzie go przyniosą,
Więc może to być Polska, może to być Francja, może to być Anglia. I ogólnie nie wiem, jak będzie z pracą, nie wiem, jak będzie z zarobkami, więc staram się teraz zarabiać jak najwięcej, żeby trochę oszczędzić i po prostu mieć ewentualnie za co żyć później, jeżeli będzie problem z pracą. No i niestety prawda jest taka, że ponieważ jestem tak jakby zaoferowana swoim zdrowiem, czyli plecami, zarabianiem i spędzaniem czasu ze swoim mężczyzną, czasem z jakimś tam znajomym w weekend, no to niestety YouTube poszedł na dalszy plan. I nie rezygnuję absolutnie i na pewno jak już skończy się ta Moskwa, w ogóle planowałam mocno rozwinąć swój angielski kanał, wrócić na ten i po prostu nie opuszczać Was, chociaż i tak się dziwię, że tak na dobrą sprawę jeszcze Was interesuje to, co się ze mną dzieje, bo tak patrzę na tych nowych YouTuberów, a w sumie nawet nie oglądam ich za bardzo, w ogóle nie oglądam YouTuba za bardzo, to ogólnie straszne młodziki są. I jakoś tak sobie myślę, Boże, że ktoś jest jeszcze zainteresowany taką starą brochą, która tutaj w Moskwie siedzi i nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Więc dziękuję Wam bardzo za to, że się mną interesujecie i w ogóle coraz częściej się mnie zaczynacie pytać, a czy żyję, co się ze mną dzieje. Ostatnio dostałam wiadomość, żeby udowodnić, że jestem sobą, ponieważ na pewno kto inny prowadzi mi mój kanał na Facebooku, na który akurat na Facebooka wchodzę regularnie i pojawiają się zdjęcia, i pojawiają się wpisy. Także po Facebooku widać, że żyje. Także zapraszam na niego, jeśli Was interesuje, co się ze mną dzieje. No, a ogólnie jakiś czas temu dostałam informację, że stuknęło mi 10 tysięcy widzów. I po prostu, o, kompletnie, że tak powiem, się tym nie zainteresowałam. Zupełnie nie wiedziałam, nie pilnowałam tego, ile jest, czy mi skacze, czy nie skacze. Więc nagle się okazało, że mam 10 tysięcy widzów, a chyba w tym momencie mam 10 tysięcy 300, więc w ogóle jestem zaskoczona, ponieważ nie kręcę nic, a mimo to subskrybentów mi przybywa, więc bardzo mnie to dziwi. Ale najprawdopodobniej jest to związane z filmikiem o Kocham gotować. Daję, otrzymuję na niego komentarze. W tym momencie są to zazwyczaj komentarze hejterskie. Ty szmato, ty kurwo, dawno ci nikt nie wyruchał, ale pierdolisz od rzeczy. Wyłączyłem po 2 minutach, uciekaj, gdzie pieprz rośnie, stara szmato i tym podobne. Także to wszystko były cytaty, ja nie przeklinam wcale. Więc dostaję takie komentarze, ale w tym momencie nawet ich nie czytam, po prostu, o, kolejny jakże błyskotliwy komentarz. Raz na 20 komentarzy zdarzy się coś konkretnego i konstruktywnego. Natomiast wydaje mi się, że osoby, które nie komentują, a że tak powiem, są po mojej stronie, nazwijmy to, to po prostu subskrybują. Więc bardzo dużo subskrybentów mi przybyło, znaczy przybyło, przybywa, czy bardzo dużo, mówię, tam, nie wiem, 5-10 dziennie, przybywa mi właśnie przez filmik Kocham o aferze Kocham gotować, gdzie ludzie dalej myślą, że afera nie jest rozwiązana i dalej się strasznie tym podniecają, chociaż sprawa już dawno przygasła, nie. Zgasła i w ogóle nie ma problemu. I czasami mam ochotę po prostu wyłączyć komentarze do tego filmu, bo nie mam ochoty czytać codziennie, że jestem kurwą i szmatą i nic nie wartą dupą, nie wiem. No, także tak, tyle. To jeśli chodzi o mnie i co się ze mną dzieje, wiem, że było to bardzo ciekawe. Mam pomysł na filmiki, słuchajcie, i o ile czasami po prostu jest brak czasu i brak weny, tak ostatnio wenę nawet mam. I mam pomysły, chcę zrobić kolejny filmik o słodkich wrażeniach, ponieważ trochę ich się nazbierało. Chcę zrobić filmik o takich false friends, czyli fałszywych fałszywych przyjacielach, gdzie wydawałoby się, że słowo jest takie same, rosyjskie, angielskie, jednak nie jest. Więc naprawdę mam pomysły, tylko nie mam czasu. Albo danego dnia siły po prostu, albo stwierdzam, że mam brudne włosy i będę źle wyglądać, albo jestem niepomalowana i będę źle wyglądać. Więc jest tyle czynników, które składają się na to, że nie nagrywam i za to Was przepraszam. A, i najbardziej podobała mi się teoria tutaj, wielka konspira, że Brosia nie nagrywa, bo była jednak w ciąży i urodziła i baba chora i po prostu nie ma czasu się zajmować nami, youtuberami. Więc dementuję plotki, nie mam bachora, nie byłam w ciąży i chwilowo nie planuję w nią zajść. Także chwilowo jestem nastawiona na co innego i staram się jak najbardziej rozwijać, jak mogę, żeby w przyszłości znaleźć pracę. Może tym razem gdzieś wrócimy na stałe. Na pewno nie zostajemy w Moskwie, chwała Panu. No i tyle. I przepraszam Was jeszcze raz, pozdrawiam i zapraszam na Facebooka, bo tam w miarę na bieżąco komentuję, wrzucam zdjęcia inne tegoż typu. No i co? I powiedziałam, że Was pozdrawiam i żegnam się po raz kolejny i see you next time. Oby szybko. Bye!